Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Nowej Trybuny Opolskiej. Witamy na targach budowlanych. Dom, energia, ogród. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy do wysłuchania, obejrzenia debaty, która poświęcona jest pompom ciepła. Jej tytuł brzmi Pompa ciepła, pożeracz energii, czy optymalny sposób na ogrzanie domu. Myślę, że w czasie tej rozmowy poznamy zalety pomp ciepła i wady, o ile są. Naszymi gośćmi są dr Sławomir Pochwała z Politechniki Opolskiej. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze. Juliusz Banaszak, firma Galmet, spółka z OO. Mariusz Domański, Mario Term. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztof Adamiec, Kadela Projekt. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Szanowni Panowie. Właściwie temat tej debaty wyjaśnia wszystko, czego byśmy się chcieli dowiedzieć na temat pomp ciepła w dzisiejszych czasach. Co jest najistotniejsze, panie doktorze, jeśli mogę zacząć od pana, kiedy rozpatruje się zmianę źródła ciepła w domu, budowę źródeł energii, co powinno się brać na pierwszym miejscu pod uwagę? Wiem, że najlepsza odpowiedź brzmi ekologię, ale zazwyczaj kierujemy się portfelem, taka jest prawda. Ekologia jest raczej na drugim miejscu, prawda, jeśli nie na trzecim. Czy to dobrze, czy źle, to pewnie temat do dłuższych rozważań. Portfel na pewno decyduje najczęściej. Czy tak jest z pańskiego doświadczenia i czy to są dobre kryteria? Oczywiście, że portfel jest najważniejszy, bo finalnie to użytkownik tego budynku musi zapłacić za energię. I czy to będzie energia z pompy ciepła, czy to będzie energia uzyskana, nie wiem, z węgla, z gazu, z czegokolwiek innego, no to musi za nią zapłacić. Moi drodzy, uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest dobre przygotowanie budynku. Jeśli budynek jest termomodernizowany, to każde źródło ciepła będzie dobre do tego budynku i wtedy możemy się kierować tymi aspektami ekologicznymi. No bo jeśli budynek jest dobrze przygotowany, jest budynkiem ocieplonym, ma wymienioną stolarkę bądź stolarkę dobrej klasy, to tak naprawdę niezależnie czym będzie zasilany ten budynek w energię do jego ogrzania czy do przygotowania ciepłej wody, to nie otrzymamy tak zwanych rachunków grozy. Więc często słychać tutaj, że pompy ciepła nie, bo jest właśnie, bo rachunki grozy, bo ktoś założył pompę ciepła. Moi drodzy, to nie jest tak. Pompa ciepła ma bardzo wysokie sprawności i jeśli jest dobrze dobrana do budynku i budynek przede wszystkim jest przygotowany do zastosowania tejże pompy ciepła, absolutnie nie można się bać, że będą te rachunki grozy. Więc punktem wyjścia jest dobrze przygotowany budynek pod względem termomodernizacji. Tak. Tylko, że panie doktorze, chciał pan zabrać głos, proszę bardzo. Tak, tylko nie możemy zapomnieć jeszcze o tym, tak jak ja się wypowiadam z ramienia instalatora, że kolejną najistotniejszą rzeczą będzie poza przygotowaniem modernizacyjnym budynku odpowiednio przygotowana instalacja. Zdecydowanie tak. Oczywiście pompy ciepła lepiej współpracują z dolnym, z niskotemperaturowym źródłem ciepła, czyli ogrzewanie podłogowe na przykład. I wtedy te zapotrzebowanie energetyczne, jeśli chodzi o energię elektryczną tychże urządzeń, jest mniejsze. Ale to też nie można dyskwalifikować tych źródeł wysokotemperaturowych, bo są na rynku urządzenia, które bez problemu sobie z tym poradzą i te rachunki też nie powinny nikogo zaskoczyć negatywnie. Tak, wręcz przeciwnie, nie? Ale zgadzam się z tym jak najbardziej. Oczywiście instalacja wewnętrzna w budynku jest jak najbardziej też istotna. Z tym, że szanowni panowie, to trochę pogłębiliśmy problem, bo zaczęliśmy od pomp ciepła, to był punkt wyjścia, a doszliśmy do problemu termomodernizacji, który jest właściwie prawdopodobnie wszechogarniający w całym kraju. Znalazłem takie statystyki, 80% budynków być może nawet jest nieefektywnych energetycznie, co by świadczyło o tym, że stoi przed nami właściwie wyzwanie przebudowy całego kraju, prawda? Ja wiem, że nowe budynki stawiamy już lepsze pod tym względem, no ale te stare wymagają prawdziwej przebudowy. Co by znaczyło, że zainstalowanie źródła ciepła w domu jest o wiele poważniejszym wyzwaniem, niż by się nam na początku wydawało, bo wymaga przebudowy instalacji, przebudowy i ocieplenia domu, tak? Mówiąc najogólniej z tego, co pan doktor
przed chwilą powiedział. Czy pan Juliusz Banaszek jest podobnego zdania? Proszę nam powiedzieć, czy to też tak wygląda z pańskiego punktu widzenia? Tak, oczywiście. Jest to bardzo ważny aspekt. Zgadzam się z tym, że termomodernizacja czeka praktycznie większość budynków, pomijając oczywiście nowe, bo tutaj one jak gdyby z klucza spełniają normy i to jest podstawą, tak, w prawidłowej pracy pompy ciepła, tak. Termomodernizacja, a co za tym idzie, trzeba też zwrócić uwagę, w związku z tym, że jest przed nami olbrzymie wyzwanie, są do podjęcia też olbrzymie środki, które możemy na ten cel wykorzystać, tak jak i na pompę ciepła, jak i na modernizację domu, wymianę okien i też instalacji, bo tak jak tutaj kolega wspomniał, ważną rzeczą jest dogranie tych wszystkich aspektów. To jest najważniejsze i to jest klucz w sprawie. Ja myślę, że tutaj zgodzę się również z kolegą, z przedmówcą. Przede wszystkim jest zrozumienie problemu. To jest ta sytuacja, że w roli instalatora nie jest już tylko i wyłącznie dobranie urządzenia, tylko też takie doradztwo energetyczne tak naprawdę, tak? Więc jeśli instalator przyjedzie, zobaczy budynek, w którym no, hula wiatr, okna nadają się do wymiany, budynek nie jest termomodernizowany, może powiedzieć w porządku, założymy tutaj pompę ciepła, ale musicie się liczyć z bardzo wysokimi rachunkami za zużycie tej energii, bo do każdego budynku można dobrać pompę ciepła, prawda? To nie ma z tym problemu, tylko że trzeba uświadomić tą osobę, że no niestety będzie musiała więcej płacić za tą energię, niż może się spodziewać, pomimo tego, że to urządzenie no, ma wysokie sprawności, prawda? Ale jeśli budynek nie jest do tego dostosowany, no tak mi się wydaje, że to tutaj jest rola też właśnie w instalatorach, żeby no, poinformowali i oczywiście te subwencje na te pompy ciepła i nie tylko, na pewne termomodernizacje też są dość znaczne i warto o tym wspominać, żeby ludzie z tego korzystali, bo pomimo tego, że jest to szeroko, jest szeroka informacja na ten temat, to jeszcze i tak nie do wszystkich to dociera, bo nie wszystkich to interesuje po prostu, tak? Oczywiście dodam tutaj też i podkreślę bardzo ważny aspekt współpracy producenta, wykonawcy i też firm, z którymi się współpracuje w kwestii dokonywania całego wniosku. I współpraca pełna, jak gdyby, na wszystkich frontach. To jest bardzo ważny aspekt. My jako firma Galmet podejmujemy właśnie taką współpracę. Dla nas kluczem jest właśnie wizyta na budowie, pomoc, że tak powiem, w doborze urządzenia, wykonanie audytu i też przekazanie i współpraca z firmą, która będzie dokonywała wymiany tego źródła. Oczywiście wspomniał pan o audytach energetycznych. Są to dokumenty, które w tej chwili są obowiązkowe przy większości termomodernizacji. Jeśli chodzi o wymianę pomp ciepła w programie Czyste Powietrze, też zostały wprowadzone jako obowiązek. Tutaj teraz nawet dokładnie od czerwca mamy już obowiązek audytu przy wyborze źródła ciepła, czyli przy pompie ciepła. Jeżeli zaznaczamy pompę ciepła, audyt musi być wykonany. To już nie tylko termomodernizacja, ale i również właśnie jak chcemy na tą pompę ciepła się zdecydować, to wtedy już ten audyt jesteśmy zobligowani wykonać. Co jest ważne, audyt, dokument podstawowy i według mnie nadrzędny do jakiegokolwiek podejścia do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji. Ale mówimy tutaj o pompach ciepła, a więc każdy dom można w nim zamontować pompę ciepła, tak, ale jak ona będzie w nim pracowała, to już zależy od tego, jak to będzie wyglądało no, po zimie, bo tutaj portfel, jak pan powiedział na początku, weryfikuje wszystko. Czy pompa ciepła według mnie nadaje się wszędzie? Według mnie nie nadaje się wszędzie. To zależy od wielkości domu, od jego termomodernizacji, stanu, lat budowy, w których był wykonany. Wiadomo, nowe jednostki, nowe domy, gdzie mamy już te WT21, czyli warunki techniczne na 21 rok, gdzie mamy te minimum 70 W na metr kwadrat na rok, prawda? To są już domy naprawdę świetnie przygotowane pod tego typu urządzenia i tam, czy tam będzie ogrzewanie podłogowe, czy tam będą grzejniki, ta pompa sobie świetnie z tym poradzi. Jeżeli mówimy o dużych domach, takich już ponad 250-300 metrów, pompa ciepła według mnie tylko gruntowa. Jest rewelacyjnym źródłem ciepła i najbardziej ekonomicznym w utrzymaniu, podkreślam, bo w montażu jest najdroższym, ale w utrzymaniu według mnie
ich według chyba ekonomii, jeżeli patrzę na to z lat doświadczenia, nie mamy tańszego źródła ciepła w utrzymaniu, jeżeli pompa ciepła gruntowa jest dobrze zrobiona w tego typu dużych obiektach. Małe domy, tutaj patrząc ekonomicznie, czy pompa ciepła? Według mnie nie zawsze, bo jeżeli mamy pod uwagę, bierzemy pod uwagę dom, nie wiem, do 100 metrów, 70, 100 metrów, to tam świetnie sprawdzi się ogrzewanie elektryczne, folie grzewcze, kable grzewcze. Czemu mówię świetnie? Bo też patrzę na to ekonomicznie. Jeżeli pompa ciepła, przykładowo, kosztuje średnio 55 tysięcy złotych, już mówimy z podłogówką, z założeniem tej podłogówki na gotowo, uśredniając kwoty, to bierzemy pod uwagę kable grzewcze czy folie grzewcze, to będziemy mieli 18 tysięcy. Z ciepłą wodą użytkową, jakimś bojlerem do tego jeszcze zamontowanym, bo wiadomo, też musimy mieć tą ciepłą wodę użytkową. A więc różnica to jest ponad 30 tysięcy złotych między tymi dwoma sposobami grzania. I teraz pytanie, czy stopa zwrotu, ile to będzie lat? Stopa zwrotu, no każdy, kto buduje ten swoje małe M4, myśli o tym, prawda? Bo dla niego przy wykończeniu nadrzędnym jest, żeby te koszty się spinały. A więc tutaj mając różnicę 30 tysięcy złotych, zadajmy sobie pytanie, czy ta moja pompa, nawet jak będzie brała o połowę energii mniej, bo będzie brała o połowę energii mniej, bo ma to swoje SCOP, które świetnie działa w naszych warunkach geograficznych, ale patrząc znowu na matematykę, niech ta pompa weźmie 3 tysiące złotych przez sezon grzewczy, 8 miesięcy, plus serwis 700, no bo też pamiętajmy o tym, że te urządzenia trzeba serwisować, a folie czy kable grzewcze wezmą 6 tysięcy. Niech wezmą raz więcej. Ale stopa zwrotu, to tutaj mamy te 30 tysięcy złotych, to mamy 10 lat darmowego ogrzewania. Szanowni, teraz, panowie, no? Bo ja chciałbym się wczuć w rolę kogoś, kto jest laikiem, kto chce zainstalować w domu ekologiczne, nowoczesne i wygodne źródło ciepła. I teraz pomyślałem o pompie ciepła, dlatego że jest no, jakby na topie, prawda? Jest modna. Jest modna. I teraz nagle słyszę, musisz stary wymienić okna, musisz może wymienić dach, musisz w ogóle termomodernizować dom i wtedy dopiero możesz pomyśleć o pompie ciepła. Do kogo powinienem pójść, żeby uzyskać taką kompleksową poradę i być pewnym tego trafionego wyboru? Powinniśmy zacząć od audytu przy takim wyborze, bo instalator oczywiście on będzie w 90% doboru będzie się odnosił do audytu, który jest przygotowany, bo to będzie naszym takim punktem wyjścia, na jakie urządzenie my możemy sobie pozwolić. I czy to urządzenie będzie spełniało swoją rolę w danym budynku, bo wymiana okien, drzwi. Jeżeli ktoś ma dom i cokolwiek będzie chciał zrobić, musi być świadom tego, że dom wymaga naszego czasu i naszej pracy. I taka modernizacja to będzie punktem wyjścia. Audyt, przygotowanie prawidłowo modernizacji, żeby móc się zdecydować na jakąkolwiek formę wymiany źródła ciepła. Czy to będzie kocioł pelletowy, gazowy, pompa ciepła. Modernizacja jest punktem wyjścia. Dobór urządzenia tak i tak powinien się dokonać w momencie zrobienia audytu, bo czy my założymy pompę ciepła, kocioł gazowy czy kocioł pelletowy, o czym wspomniał pan profesor, będziemy dostarczać odpowiednią ilość energii, czym byśmy nie ogrzewali i my za tą energię zapłacimy. To jest nasz punkt wyjścia, żeby odpowiednio przygotować i współgrać całą modernizację. A jeśli tego nie zrobię, panie doktorze, to co się wtedy wydarzy? Dlaczego pan powiedział o rachunkach grozy? Uzupełnię pytanie. Rzeczywiście jest tak. Chyba coraz częściej słyszymy takie głosy. Zainstalowałem pompę ciepła, płacę więcej. O co chodzi? No to jest właśnie ten problem z tym dobrym audytem energetycznym. Chciałbym tutaj zwrócić na to uwagę. No jest potrzeba rynku, jest wiele firm, powstało wiele firm, które zajmują się audytem energetycznym. Uważajcie, moi drodzy, na firmy, które nie pojawią się nawet na budowie. Uważam, że nie da się zrobić audytu energetycznego bez wizyty na budowie. Tak samo jak nie ma dwóch takich samych osób, to nie ma dwóch takich samych budynków. One mogą być do siebie podobne, ale jedna osoba uważa ten komfort cieplny za 18 stopni wewnątrz,
a jedna będzie potrzebowała 24 stopnie wewnątrz, bo nie wyobraża sobie inaczej, żeby nie było tych 24 stopni Celsjusza wewnątrz budynku. I co w momencie, gdy nie jest to dobrze wykonane, no to jest, zaczyna się taka równia pochyła, bo zaczynamy od źle przygotowanego, niewłaściwie przygotowanego audytu energetycznego, następnie źle, nie daj Boże, dobrane urządzenie grzewcze, czy źle dobrane materiały izolacyjne. I ta równia pochyła, pomimo olbrzymich nakładów, mówimy tutaj o kilkudziesięciu tysiącach złotych przy termomodernizacji budynku, to mówimy już o 100 i więcej tysiącach złotych za taką termomodernizację. Więc, moi drodzy, to są bardzo poważne środki i znowu, kiedy nam się to zwróci? Padło tutaj już to słowo nieraz i faktycznie w tym audycie jest wyznaczany współczynnik, taki prosty, ekonomiczny współczynnik prostego zwrotu inwestycji, czyli nakłady do zwrotów w stosunku do poniesionych kosztów na ogrzewanie. Bardzo prosty wskaźnik i w audycie powinien być wykazany dla każdej modernizacji ten wskaźnik i od tego powinniśmy, słuchajcie, w zasadzie zacząć i tak jak tutaj wszyscy zgadzamy się z tym, uważajmy na te audyty energetyczne i uważajmy na urządzenia i wykonawców, którzy proponują nam urządzenia niespełniające odpowiednich wymagań. Pan redaktor tutaj zadał takie pytanie, gdzie zwrócić się o pomoc, do kogo zwrócić się o pomoc. No oczywiście firmy, ale jeśli nie mamy zaufania, nie mamy wskazanej firmy, to uważam, że po prostu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają swoje działy odpowiedzialne za program Czyste Powietrze, który właśnie służy do termomodernizacji obiektów, a jednocześnie większość z gmin podpisało takie porozumienia z wojewódzkimi funduszami, gdzie są osoby oddelegowane tylko i wyłącznie zajmujące się tym programem Czyste Powietrze, więc albo gmina, albo wyjazd do Opola czy innego województwa do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Jeszcze jedno pytanie do panów w takim razie, bo zaczęliśmy od pompy ciepła, ale doszliśmy po audyt i termomodernizację, co rozumiem, też potęguje koszty, prawda? Ja tylko myślałem o wymianie pompy ciepła, urosła z mi z tego gigantyczna inwestycja. Jakiego rzędu? Pan Krzysztof Adamiec może. Oczywiście, tutaj jeżeli mówimy, wiadomo, zależy wszystko od wielkości domu, ale przejdźmy tak, ja mam już okazję, trochę tych wniosków widziałem i rozliczałem, a więc już ponad 4 lata też zajmuję się programem Czyste Powietrze, a więc powiem, że po fakturach, jak to widzę, jeżeli bierzemy dom pod uwagę z termomodernizacją, czyli dociepleniem ścian, wymianą okien, przynajmniej częściową, wymianą źródła ciepła, to są kwoty rzędu około 200 tysięcy złotych. Tak mniej więcej oscylują. Mówię o kwotach brutto. Wiadomo, że fundusz oddaje nam kwoty netto do pewnej skali, w zależy w którym progu dofinansowania jesteśmy. No i tutaj pamiętajmy, że ta różnica między tą dotacją a kwotą brutto jest po naszej stronie. Ale co jest ważne, że ta kwota, o której tutaj mówimy, te prawie 200 tysięcy, no niekiedy mniej, no, ale ta kwota jest też rozłożona w czasie, bo tutaj fundusz nie wymaga od nas tego, żebyśmy to zrobili w jeden sezon, czy w jeden rok nawet. Na dzień dzisiejszy od napisania wniosku po jego rozliczenie mamy 30 miesięcy, więc 2,5 roku świadomego przygotowania się do tego działania, żebyśmy mogli to zrobić wszystko z głową. Jeszcze raz podkreślimy, od audytu zaczynając, potem dobieramy sobie źródło ciepła. Teraz też fajne jest to w programie, że między innymi już nie mamy, nie jesteśmy zobligowani, żeby źródło ciepła wymieniać jako pierwsze. A więc teraz możemy śmiało zacząć od termomodernizacji, wymienić sobie te okna, drzwi, czy docieplić ściany, a dopiero później przejść do wymiany źródła ciepła. Czy to będzie pompa, czy to będzie piec pelletowy, czy cokolwiek innego, to już zależy też od naszej portfeli przede wszystkim, bo na każde źródło ciepła dotacja jest troszeczkę inna, to nie jest jedna kwota na wszystkie źródła ciepła, też musimy o tym pamiętać. Fakt faktem, na pompy ciepła ta kwota jest najwyższa, bo też między innymi pompy ciepła są jednymi z droższych urządzeń, które gdzieś tam znajdują się w tym programie. Ale bierzemy to pod uwagę i mając już ten portfel wyobraźni, prawda, gdzieś te swoje wydatki rozłożone na te prawie 3 lata, możemy do tego naprawdę podejść w sposób rezolutny. Szukamy potem wykonawców, porównujemy sobie, nie wiem, 2-3 oferty, bo wiadomo, że ja też mam kontakt z instalatorami, z branżą właśnie wykonawczą, to
zawsze każdy swój produkt najbardziej chwali. Tutaj nie spotkałem się jeszcze z instalatorem, który by nie miał swojej ulubionej pompy ciepła. Bo tak, bo z tą firmą ma, nie wiem, lepsze warunki, z tą firmą mu się świetnie współpracuje, a ta firma faktycznie mu się fajnie ją montuje. Także tutaj też czynnik ludzki zawsze ma też tą swoją część i bierze niekiedy nawet górę. Ale tutaj decyduje zawsze klient. Decyduje klient i to do niego należy to ostatnie słowo. I to, ile on chce na to wydać, musi też podjąć tą decyzję w czasie. Ale przypominam, że zaczęliśmy od głównego powodu, który skłania nas do wyboru źródła ciepła, to jest portfel. Pan mówi o 200 tysiącach złotych. Proszę mnie przekonać, że mnie się to opłaca. Te 200 tysięcy, tak? No tutaj, Czy też mniejszy wydatek, no bo zrozumiałem, że mogę znaleźć tańsze sposoby. Nie, może pan to zrobić i za 100 tysięcy złotych. Tutaj, żeby osiągnąć pewne współczynniki założone w audycie, musimy wykonać pewne prace, które jakby poprawią stan tego naszego domu, jak mówi nam audyt, przynajmniej o 40% od stanu istniejącego, albo dojdziemy do współczynnika 80 W na metr kwadrat na rok. To są dwa współczynniki albo, które gdzieś tam w tym audycie się pojawiają. No nie ma innej opcji. I to jest warunek, przez który, dzięki któremu fundusz nam wypłaci środki, no bo jeżeli tego nie uzyskamy, to tych środków nie otrzymamy, a więc tutaj no, musimy to uzyskać. W jednym budynku to będzie tak, że pan będzie musiał do tej ściany, która jest goła i wesoła, że tak wyrażę się kolokwialnie, dokleić 20 cm styropianu, a w drugim budynku to będzie wymiana drzwi, docieplenie stropu czy dachu i wymiany źródła ciepła. Bo tak jak już pan doktor powiedział na początku, budynek budynkowi nie jest równy. To nie jest jabłko do jabłka czy jabłko do gruszki. Każdy budynek ma swoje parametry, swoje materiały użyte do jego budowy. Każdy z tych materiałów ma inną przepuszczalność termiczną, izolacyjną i tutaj wykonanie tego świadomego i dobrego audytu, jeszcze raz podkreślę, dobry audyt to jest ponad 200 stron, to nie są audyty po 32 strony chodzące na internecie po 500, 600 zł czy 1200, bo tyle fundusz zwraca. To są audyty, które wymagają od tego audytora naprawdę nakładu pracy, kilkudniowego, bo to musi być jeden dzień na pomiar, to musi być potem jeden dzień na zrobienie rysunków, bo nie każdy dom ma dokumentację techniczną, prawda? A więc tutaj pamiętajmy o tym, że to są elementy, które też wpływają na cenę tego dokumentu, ale nie bagatelizujmy, bo to jest naprawdę chyba najważniejszy punkt tej naszej całej termomodernizacji. Ja myślę, wracając do tej kwoty 200 tysięcy złotych, nie zapomnijmy, że my to robimy przede wszystkim dla własnego komfortu. To jest najistotniejsze, bo ludzie, którzy na to się decydują, jest to zdroworozsądkowe podejście, żeby to zrobić prawidłowo i tak dalej, ale my to robimy dla niczego innego niż dla własnego komfortu. Jest jedna rzecz, na której nie będziemy mieli nigdy wpływu, jest to nasz PESEL. Drugą rzeczą nasz dzisiaj wygodny styl życia. Coraz mniej ludzi ma czas, miejsce na to, żeby choćby składować opał, czas, żeby zająć się organizacją tego opału, gdzieś to złożyć, znieść, przenieść, myśleć o tym. My dzisiaj bardzo szybko żyjemy i my dzisiaj potrzebujemy rozwiązań, które nie będą wymagały od nas czasu, zajęcia i dzisiaj ludzie decydujący się na pompę ciepła, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację, to są ludzie, można powiedzieć, zapracowani, wygodni. My wszyscy jesteśmy dzisiaj tacy. I my chcemy mieć urządzenie, o którym możemy zapomnieć, że ono jest, ale będziemy mieć bezpieczeństwo i komfort, że nasza zima będzie tania, że my tej zimy będziemy mieć ciepło, że my będziemy mieć ciepłą wodę i że to się będzie odbywało samodzielnie. Ja to wszystko rozumiem, ja to podzielam, ale sam pan powiedział, że chcemy, żeby było tanio, więc wrócę do tego pytania. Kiedy mi się to zwróci? Chcę płacić za ogrzewanie mniej. To może zacznijmy od takiego niezbyt miłego. Tanio już było. Zobaczmy, wróćmy się kilka lat wstecz. Raptem kilka, 3, może 4 lata. Ile kosztowała kilowatogodzina energii elektrycznej osobę fizyczną? Około 30 groszy, może 40. No w tej chwili kosztuje złoty 20. Ile kosztowała tona węgla? Tona węgla kosztowała 800-900 zł w tym samym czasie. W tej chwili no, troszkę staniała, ale był okres, gdzie ta tona węgla kosztowała 3000 zł.
Więc nie ma możliwości i to pytanie, kiedy nam się zwróci, jest dobrym pytaniem i to też jest wskazane w audycie energetycznym, że na przykład zainwestujemy 100 tysięcy złotych i zwróci nam się, powiedzmy, to w ciągu 8 lat. Ale w audycie liczymy to w bardzo prosty sposób, bo liczymy tylko na ceny energii, które obowiązują w tej chwili. Nie uwzględniamy tych wzrostów cen energii. Ktoś może powiedzieć, no ale skoro wzrosło w ciągu 3 lat trzykrotnie, no to może już wystarczy, może już nie będzie rosła ta energia. Nie, nie, jeśli ktoś tak myśli, to jest w błędzie. Energia będzie rosła, ponieważ wszyscy z niej korzystamy. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w tej chwili, przynajmniej ja nie jestem, może ktoś jest, że nie mamy energii elektrycznej, że nagle brakuje nam tej energii elektrycznej. A wszystko wskazuje na to, że jeśli będzie rosła konsumpcja energii elektrycznej, a ona rośnie, to mogą być coraz większe przerwy w dostawach energii elektrycznej, ponieważ w warunkach polskich, nie tylko, ale Polska nie ma problemów z produkcją energii, bo to nie jest w tej chwili problem, bo mamy fotowoltaikę, mamy trochę turbin wiatrowych, produkujemy z węgla i wiele, wiele innych sposobów, tak? Mamy problem z magazynowaniem energii. Jeśli chodzi o rozkład dobowy energii, zużycia energii, to nie jest to linia prosta. Są okresy, gdzie tej energii więcej potrzebujemy, gdzie mniej. I dlatego w tym są problemy i to są problemy do rozwiązania dla inżynierów w najbliższym czasie. I może tak już na podsumowanie, to właśnie, że możemy i wyznaczamy w tych audytach energetycznych, każdy, kto się tym zajmuje, kiedy się to zwróci, ale jestem w tej branży też od 10 lat, jeśli chodzi o audyt energetyczny i zawsze modernizacje, które planowaliśmy, zwracały się szybciej, aniżeli planowaliśmy, ze względu na to, że ceny energii rosły właśnie. To ja mam teraz jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pojawiło się kilka takich określeń, pompa gruntowa, jeśli dobrze usłyszałem, pompa współpracuje najlepiej z ogrzewaniem podłogowym, to chciałbym teraz pana Juliusza Banaszka poprosić o takie wyjaśnienie, co to w ogóle jest pompa ciepła, jak ona działa, dla jakich domów, pomieszczeń będzie najlepszym rozwiązaniem i czego wymaga, bo no rozumiem, że pompa ciepła musi też być zasilana, czym, jak i po co ten magazyn energii, bo to też tutaj padło. Tak, temat pompy gruntowej w ostatnim okresie bardzo się uaktywnił. Jeżeli chodzi o nowe domki, to tak jak już kolega wspomniał, kwestia wielkości powierzchni tego domu. Jeżeli mówimy o domkach powyżej 200, 300, 400 metrów, a takie domy się też dzisiaj bardzo nowoczesne buduje, to jak najbardziej zachęcam do zakupu i zaplanowania inwestycji w temacie pompy gruntowej. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że też jeżeli do pompy gruntowej potrzebujemy też odpowiedniej wielkości działki. To jest bardzo ważna rzecz. Wykonywane odwierty po prostu odpowiednich odległości od siebie. Także wielkość działki tutaj jeszcze dochodzi. Tak? Doskonale pompa ciepła też, pompa gruntowa współpracuje z podłogówką, czyli nowoczesne, nowe obiekty to podłogówka. Czyli bardzo niskie koszty eksploatacji danego budynku. Ale przy pompie gruntowej najistotniejszym jest to, że my mamy stabilność dolnego źródła, czyli my mamy stabilność przez cały rok energii, skąd my ją będziemy pozyskiwać. Czyli nie będziemy mieć wpływu temperatury, jaka jest na zewnątrz, czyli tak jak przy pompie powietrznej, że jeżeli będzie chłodniej na zewnątrz, to wydajność urządzenia nam spada, a ona będzie dobrze działała na przykład w temperaturach pomiędzy plus 7 a minus 7. Bo pompa powietrzna wykorzystuje powietrze otoczenia, tak? Tak. A gruntowa? Energię, którą mamy w gruncie, bo czy my wykonamy odwiert pionowy czy wymiennik poziomy, my będziemy mieć stabilną temperaturę na danej głębokości. I
wtedy my mamy również stabilne zużycie energii poprzez cały rok i każdego roku ono będzie bardzo powtarzalne. Jeżeli to wszystko zostanie wykonane prawidłowo, to my plus minus rocznie, w zależności od tego, jak będziemy eksploatować dane urządzenie danego roku, ile będzie osób do ciepłej wody, ale rachunki będą ciągle na tym samym poziomie i my również nie możemy zapomnieć o największym plusie pompy ciepła gruntowej, że to są urządzenia bardzo dobre, bardzo mało awaryjne, są znacznie dłużej na rynku i są tańsze w utrzymaniu. Może koszty inwestycji będą troszeczkę wyższe, ale jeżeli chodzi o eksploatację i o żywotność urządzenia, to tutaj stopa zwrotu będzie znacznie większa, bo my możemy powiedzieć, że my tą kotłownię będziemy mieć wykonaną na 25 lat. Mniej więcej tak jest liczona żywotność pompy gruntowej. Są pompy gruntowe, które nawet więcej już pracują i to w dużych obiektach. Nawet na Opolszczyźnie w jednej ze szkół jest pompa gruntowa, która pracuje ponad 30 lat. Więc to są naprawdę długowieczne urządzenia, jeśli patrzymy na urządzenia do przygotowania centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej. Ale tutaj kosztowo faktycznie są to dużo większe koszty i zawsze gdzieś to na szali należy położyć, ale oczywiście stabilność parametru jest tutaj niepodważalna, tak? Tylko bardzo istotne znaczenie ma wykonanie, poprawne wykonanie tego dolnego źródła ciepła, czy to właśnie odwiertu pionowego, czy to poziomego wymiennika ciepła, czyli po prostu rozłożonej rury odpowiednio, tak, w poziomie, na działce. To jest bardzo ważne, ponieważ można poczynić te nakłady finansowe większe i jest wiele takich publikacji, gdzie były problemy z tym dolnym źródłem, ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że po prostu było to niewłaściwie wykonane, tak, tylko i wyłącznie. Jak jest, szanowni panowie, z bezpieczeństwem? Pytam dlatego, że nie całkiem dawno słyszeliśmy o tragicznym wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Co się wydarzyło i na ile pompy są bezpieczne? Co się wydarzyło, tego tak naprawdę już dzisiaj nikt się nie dowie. Tak, nieszczęśliwy wypadek się oczywiście wydarzył. Oczywiście. Najprawdopodobniej w 90% doszło do błędu ludzkiego, ponieważ pompa sama z siebie nie wybuchnie. To jest badane poprzez firmy, choćby tutaj mamy pana z Galmetu. Oni, zanim to urządzenie dojdzie do produkcji i zostanie wprowadzone do sprzedaży, to jest zbadane, zabezpieczone. Nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu pracy urządzenie samo z siebie wybuchło. Tutaj nawet mnóstwo klientów dzwoniło i pytało się, czy oni są bezpieczni, bo każdy się przestraszył tej sytuacji. Ludzie nie mogą czuć się zagrożeni. Dobrze, ale ja bym chciał wiedzieć, co tam wybuchło. Pytam jak laik, ale przecież się nie znam. To znaczy tak, były pogłoski, że była to pompa propanowa. To nie była pompa propanowa. Była tradycyjna pompa sprężarkowa na tradycyjnym czynniku. Prawdopodobnie doszło do błędu ludzkiego. Nie mówi się o osobach zmarłych źle, tylko dobrze bądź w ogóle, więc nieszczęśliwy wypadek. Prawdopodobnie doszło do zamiany gazu i wykonania próby szczelności układu na innym gazie niż powinniśmy, już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, doszło do wytworzenia, w związku z tym, że doszło do tej pomyłki, doszło do wytworzenia wodoru, bo tam pracują te urządzenia pod wysokim ciśnieniem. No wiadomo, wodór jest gazem palnym, wysoce palnym, doszło do zapłonu, wybuchu, no i niestety skończyło się to bardzo tragicznie. Dlatego może warto było o tym powiedzieć, natomiast nie należy się bać, tak jak tutaj kolega powiedział, ale należy edukować. Edukować instalatorów, edukować osoby, które zajmują się serwisem tychże urządzeń, ponieważ no jak widać, może się zdarzyć coś strasznego, tak jak tutaj, no ale to po prostu tak jak czasami bywa w życiu, wypadki chodzą po ludziach,
No i to był po prostu nieszczęśliwy wypadek. Ale ja też pytam nie po to, żeby straszyć, tylko żeby wiedzieć, bo... Ale ludzie muszą być świadomi dwóch rzeczy, że mamy na rynku dostępne pompy propanowe. Osobiście je montuję. Tylko my musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że nie będziemy wzywać serwisantów do danych urządzeń z firm zewnętrznych. Niestety serwis firmowy będzie zawsze kosztował troszeczkę więcej niż zewnętrzna firma serwisująca dane urządzenie, ale jeżeli użytkownik pompy Galmetu zadzwoni do Galmetu i powie, że chce przeprowadzić serwis danego urządzenia, to przyjedzie serwisant wyszkolony, wyedukowany i z odpowiednimi narzędziami będzie podchodził do danego urządzenia. Ja w to wierzę, ale przepraszam. Chciałbym wiedzieć, i to chyba rzeczywiście jest pytanie do pana Juliusza Banaszaka, czy pompy są certyfikowane, jakie muszą spełniać wymogi, kto je sprawdza, jak się o tym przekonać? Oczywiście. Wszystkie nasze produkty i powiedzmy, że większość w rynku, które są produktami przebadanymi. My nasze urządzenia badamy w odpowiednich certyfikowanych laboratoriach w Brnie. Nasze pompy posiadają odpowiednie certyfikaty, spełniają wszystkie normy, są jedne z najwyższych jakości produktów. Mało tego dopowiem, tutaj te pompy propanowe, które między innymi Galmet proponuje, to tak naprawdę to jest przyszłość ze względu na to, że to jest kolejny wymóg, który został postawiony przed producentami urządzeń, wymiany czynnika chłodniczego na czynnik, który nie wpływa negatywnie na nasze środowisko, a taki jest propan. No ale propan oprócz tego, że nie wpływa negatywnie na nasze środowisko, jest gazem wybuchowym. No i po prostu, no tym bardziej trzeba uważać na te urządzenia, ale absolutnie nie należy się ich bać. Mało tego, te urządzenia są doskonałe pod względem tego, że nadają się do ogrzewań wysokotemperaturowych, czyli do tradycyjnych grzejników. Po prostu dają bardzo wysokie parametry przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym, jeśli chodzi o energię elektryczną. Dlatego są to bardzo dobre urządzenia i nie należy się tego absolutnie bać, tylko to, co zostało powiedziane przez dwóch moich przedmówców, no po prostu trzeba korzystać z wykwalifikowanych firm, które się tym zajmują i wykwalifikowanego serwisu. Tak jest, no niestety to już nie jest tak, że każdy serwisant będzie obsługiwał wszystkie jednostki, jakie są dostępne na rynku. Jeśli będzie obsługiwał wszystkie, to tak naprawdę nie będzie obsługiwał dobrze żadnej. Po prostu muszą być wykwalifikowane osoby. Wracając do takiego podstawowego podejścia, to nawet pompa ciepła poprawnie wykonana kosztuje tyle co auto, więc jeżeli kupi pan auto, to proszę mi powiedzieć, czy pojedzie pan z Mercedesem do salonu, do Opla? Nie, nie pojedzie pan, pojedzie pan do Mercedesa. I niestety tu zabiegi muszą być wykonywane dokładnie tak samo, że tylko producent bądź ludzie od producenta będą obsługiwać dane urządzenie, ponieważ automatyka, historia pracy każdego urządzenia na w pewnym etapie się troszeczkę różni, więc one działają bardzo podobnie, ale są niektóre czynniki, o których wiedzą tylko serwisanci. Czy czynniki chłodnicze, czujnikowanie, miejsce, gdzie dany czujnik ma być założony, w którym momencie on jaką temperaturę będzie badał, jak będzie pracowała sprężarka, jakie ma być ciśnienie przy danym ciśnieniu, jaka ma być temperatura w urządzeniu. Więc to wszystko to jest tylko praca serwisu i tylko danego producenta. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby do urządzenia podchodzili ludzie niewykwalifikowani. Ja tutaj mam taką bardzo dobrą radę, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, czyli po prostu laików, jeżeli chodzi o tematy pomp ciepła. Mamy już od jakiegoś czasu listę zielonych urządzeń, czyli to jest lista ZUM w skrócie. Wpisujemy ją w wyszukiwarkę internetową i tam mamy wszystkie pompy ciepła, które mają odpowiednie certyfikaty na nasz rynek. Dodatkowo są to wszystkie pompy ciepła, na które uzyskamy dofinansowanie, więc wpisując tam model pompy ciepła, który mamy na ofercie od jakiegoś danego wykonawcy, jesteśmy pewni, czy ta pompa ciepła będzie miała dotację, czy spełnia warunki europejskie i przy okazji sprawdźmy sobie, jak daleko jest serwis autoryzowany tego typu urządzenia. Jeżeli to tylko będziemy wiedzieć, to tutaj myślę, że kwestia bezpieczeństwa będzie na pewno dużo wyższa.
Tak, no należy pamiętać, że może być najlepsze urządzenie, ale każde urządzenie, tak jak każdy samochód tutaj przytoczony przed chwilą, może ulec awarii. No i jeśli to urządzenie ulegnie awarii i nagle okaże się, że będzie nam zimno, kolokwialnie mówiąc, to nie będziemy mogli czekać na serwisanta, który przyjedzie z drugiej strony Polski tydzień, bo jeszcze po drodze będzie załatwiał trzy inne lokalizacje, tak? My musimy mieć serwisanta, który przyjedzie do nas w ciągu 24 godzin na przykład, tak? I to jest najistotniejsze w tym biznesie. I tutaj też padło to, jak poważne są to inwestycje, że kosztuje to tyle, co samochód. I czasami ludzie, kupując ten samochód, nawet tańszy niż tutaj padły te kwoty 50 tysięcy czy więcej. Ktoś kupuje za 10 tysięcy samochód, on weźmie kolegę, mechanika, zapłaci mu 500 zł. On weźmie, pojedzie jeszcze na stację diagnostyczną, zapłaci kolejne 500 zł za przedzakupowe sprawdzenie tego samochodu. Ale inwestując w budynek 50, 100, 150, 200 tysięcy złotych, on nie weźmie żadnego specjalisty, bo uważa, że no, nie trzeba. No i tutaj jest właśnie ten clue. Podobnie jest, jak ludzie kupują nieruchomości. Kupują nieruchomości w tej chwili, nieruchomość, dom, to jest 500 tysięcy w górę, w zależności od tego, gdzie się znajduje. A w okolicach podmiejskich to jest 1 000 000 zł w górę, tak? I na przykład ktoś przyjeżdża, no podoba mi się lokalizacja, podoba mi się dom, dobra, biorę to, nie? Teraz jest ta certyfikacja energetyczna, która coś powinna już tym klientom powiedzieć, ale ten pasek magiczny, który tam jest, no niewiele jeszcze mówi. Ma się to zmienić też w najbliższym czasie, w 2026, ale to jest jakby temat na inną rozmowę. Pamiętajmy o tym, korzystajmy z osób wykwalifikowanych, może to jest to clue tego wszystkiego, tych naszych rozmów, bo to są naprawdę poważne inwestycje niosące bardzo duże wydatki dla osób, które mogą poczynić oszczędności, a mogą przynieść też wręcz efekt odwrotny. To muszę zapytać o jeszcze jedno na koniec tej rozmowy. Do podsumowania wrócimy krótkiego. Wyrobiłem sobie obraz korzyści, jakie mogę przy rozważnym wyborze, jakie mogę otrzymać dzięki pompie ciepła, ale chcę też zapytać o jej wady, bo pierwsza, jaka przychodzi mi do głowy, to jest to, że ona jest zależna od zewnętrznych warunków pogodowych w pewnym stopniu, a drugi, o którym słyszę coraz częściej, druga wada jest taka, że my się zachwyciliśmy tymi pompami, instalujemy ich coraz więcej, przez co narażamy się na hałas. Czy to prawda? Bo one hałasują. Wyobrażam sobie teraz osiedle domów jednorodzinnych, na którym przy każdym domu szumi taka pompa. Ale my musimy ciągle zwracać uwagę na to, co my będziemy wybierać. My również mamy, nie my, ja jestem instalatorem, ale producenci mają normy akustyczne i raz, że w karcie energetycznej również jest zaznaczone, jaką normę akustyczną, przy jakiej mocy spełnia dany produkt. Więc instalator musi być świadom tego, gdzie będzie montowane dane urządzenie, bo na granicy działki bądź 2 metry od niej nie możemy przekroczyć 35 decybeli w godzinach nocnych, czyli pomiędzy 22 a 6 rano. Bardzo istotne jest niestety to, że te urządzenia, które są ciche, nie są tanie. To jest ten taki aspekt minusowy, ale są urządzenia, które będą ciche, spełnią normy, tylko trzeba je świadomie wybrać, żeby też instalator wiedział o tym, co zostanie zamontowane, bo my możemy dzisiaj rzucać przykładami producentów, którzy tych norm nie spełniają, gdzieś tam się z tym spotykamy, słyszymy, ale nie spotkaliśmy się o tym, żeby kogoś gdzieś tam kwestionować i podważać ich działanie, ale to jest istotny aspekt, żeby świadomie wybrać, żeby instalator również szczerze powiedział nam, jak to będzie w rzeczywistości działało i jaki będzie tego efekt. Hałas jest tutaj istotny właśnie i trzeba te odległości zachowywać i tak jak tutaj zostało powiedziane, nie ma dwóch takich samych domów, nie ma dwóch takich samych pomp ciepła. Każdy z producentów robi te badania i musi je robić i udostępniać te dane akustyczne, czy to jest ciśnienie akustyczne, czy to jest po prostu hałas, niezależnie od tego.
Po prostu trzeba świadomie lokalizować je już w granicach działki, ale to chodzi o pompy powietrzne. Natomiast jeszcze dopowiem, jeśli chodzi o pompy gruntowe, to jest sytuacja taka, że podobna może, bo kończy się tym samym problemami. Jeśli jest osiedle, bo były robione takie badania, osiedle i mamy pompy gruntowe, to zachodzi degradacja temperaturowa tego gruntu. I jeśli jest jeden użytkownik takiej pompy na osiedlu, no to nie ma z tym problemu, ale jeśli jest 10 obok siebie i czerpiemy to ciepło z tego gruntu, no to mogą wystąpić problemy też ze stabilnością tego parametru i ze wzrostem kosztów utrzymania tego obiektu. Więc naprawdę jest tutaj duża rola osób, które projektują, które dobierają urządzenia do danych budynków i nie patrząc tylko na jeden budynek, ale też i na te budynki sąsiednie, że może z czasem stanowić taki tam problem. Bardzo panom dziękuję za tę pouczającą, merytoryczną dyskusję, z której się bardzo dużo dowiedzieliśmy. Ogromne podziękowania. Dziękuję państwu za uwagę. To była rozmowa o pompach ciepła, której wnioski właściwie można przedstawić jednym zdaniem. Ekologia, koszty i wygoda w zasięgu ręki, ale proszę pamiętać o rozsądnym, bardzo uważnym wyborze i analizie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.